Radnego Rzymskiego. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję. Jeden, że wniosek przeszedł. Nie mam tu... Nie ma wpływu na ten punkt, w którym się został podjęty, więc teraz proszę o podjęcie uchwały. Nie, panie burmistrzu, nie ma racji prawnego na dzisiejszej sesji. Czy jest wniosek zgłoszony o... Są dwie różne sprawy, proszę pana. Ale on jest kompletnie zgodny z prawem. Nie wiem, o czym pan mówi, ale tej odpowiedzialności nie widzę, nie ma żadnych podstaw, żeby teraz tak stwierdzić. Dobrze, czy jeszcze są jakieś pytania do tego punktu? Nie ma. Głosujemy nad uchwałą w sprawie zwycięstwa. Na głosowanie, przepraszam, teraz tak. Ja chciałem zapytać, czy imienne głosowanie może ja bym zapisywał poza i nazwiska podam, bo tak imienny to trzeba było zrobić. Tak, bo każdy radny i mówił za no, mistrza, czyli rynek go powstrzyma i kolega Leszek spisze. Kto z pani, z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości imienia Przepraszam. Kto jest za głosowaniem imiennym w sprawie głosowania nad zbyciem nieruchomości imienia Komarnego? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, cztery, pokoce siebie. Jeszcze raz, bo to jest za. Ręce podnosić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję. Czyli głosujemy imieniu. Ja mam prośbę do panów radnych, pani i panów radnych, żeby w trakcie głosowania przytrzymać dłużej rękę, żeby kolega Leszek spisał. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości imienia Komarnego, czyli tu jest podzielone działki na dwa działki oznaczone numerem geodezyjnym 466 o powierzchni hektar 986 arów i drugi działki oznaczony numerem geodezyjnym 481 załamane na dwa o powierzchni hektar 54 ara, proszę państwa, położony przy ulicy Julian Majewskiego Sejna. Kto z pani, z panów jest za? Panie przewodniczący, ale jak ten wniosek został przyjęty, nie wiem, czy to jest... Dalej można procedować nad tym punkcie. Pan nie wie tego, czego pan składa zarzut. Ja sugeruję, że tutaj trzeba byłoby... Pan sugeruje, że pan nie wie, jest pierwszym zdaniem. Pan mnie zapewnił... 5 minut przerwy. Prawda? Dlaczego do 5 minut przerwy? Ja nie widziły, bo... Proszę państwa, ja mówię, to ja nie wiem, jeśli ja normalnie. A jeśli pan dbał, że my jest i domyślny jeszcze 16 różnych sytuacji, to my będziemy... Nie wiem. No dobrze, ja nie wiem, ale proszę uspokoić. Proszę uspokoić, panie Jerzy. Proszę uspokoić. Proszę uspokoić. Naprawdę, bo nie ma racji prawnego, ja nie mam kogo zapytać. Czy to jest tak? Pan Rzepiejewski powiedział, że nie wie, więc to jest wartość logiczna, że nie ma żadnych podstaw. Panie burmistrzu, chodzi o to, żebyśmy nie złamali procedury głosowania. My nie złamali, panie przewodniczący. Żebyśmy nie złamali procedury głosowania, jeżeli wniosek był daleko idący w tej sprawie. Nie ma żadnej łączności z tym wnioskiem. Ja się burmistrz miasta pyta, niezależnie od tego, do czego będzie przeznaczony pan. Proszę spokój. Panie burmistrz miasta zadaje pytanie, czy może wystawić działkę na sprzedaż. Tak. Ponieważ na konkretny grunt jest oferent. I tak zrobiłby ten wniosek przedsiębiorca po nabyciu, a że to państwo chcecie to na nasz koszt, tym lepiej. Czyli szybciej, ale jedna i druga sprawa sprzedaży gruntu i przekształcenia nie mają ze sobą nic innego, są dwie różne procedury. Ja jeszcze raz chciałbym usłyszeć ten wniosek, co pan radny sformułował. Jeszcze raz, panie radny, przeczytaj pan ten wniosek. O rozpoczęcie procedury zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania miasta. Bo obecnie na tej działce jest w planie przestrzennego zagospodarowania działka hotelowo-usługowa, gdzie nie można nic tam budować, żadnej fabryki i żadnych hal przemysłowych. Także tutaj nie wiem, o czym tu rozmowa.
Po pierwsze, że jeżeli by przekształcimy, to inwestor będzie miał prawo zabudowy, a po drugie będzie inna cena działki. To jest interes miasta, żeby działkę sprzedać jak najdrożej, a nie żeby ją sprzedać. Bo można ją oddać za darmo, jeżeli ten inwestor otworzy 500 miejsc pracy, możemy oddać ją za darmo. Panie radny, czyli we wniosku pana, no ja mam się domyślać, czy ja mam rozumieć, że nie wyrazić zgody w obecnej chwili na sprzedaż. Oczywiście, oczywiście. To wniosek powinien zawierać to, a nie domyślać się wniosek. Wniosek już był głosowany, nie było żadnego takiego punktu, o którym pan mówi. Jestem za tym, żeby radni zrobili to, do czego zostali przez mieszkańców powołani, czyli imiennie, bo to już też przegłosowaliśmy, wypowiedzieli się na temat, czy jesteście za sprzedażą, czy nie. Nie przedłużajcie, tak jak macie to, nie sabotujcie przedłużenie. Jeżeli chcecie zdradzić miasto, to zróbcie to działa, gdzie przedłużenie. Panie burmistrzu, politykę będzie pan uprawiał gminy. Ale właśnie pan uprawia, panie burmistrzu. Proszę państwa, najwyżej, jeżeli popełnimy jakiś błąd, to nam odrzuci nadzór prawny wojewody. Ja stawiam pod głosowanie ten imienny. Tak jak przegłosowaliśmy, imiennie. Jeżeli to był wniosek z takim zamiarem, to ja oddaję to głosowanie. Kto z pani i z panów radnych jest za przyjęciem wniosku w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego działek na ulicy Juliana Markowskiego w Sejmie? Budziak. Proszę bardzo, kto jest za? Raz, dwa, trzy. Tu już ja sobie zapiszę. Kto jest przeciw? Cztery, tak. Stojko, pan Moluszy. Pan Żebniewski, pani Węczyk, pan Jakubowski. Panie burmistrzu, proszę, nie mamy jeszcze tylko. Kto jest przeciw? Przewodniczący, proszę nie wniosek. To jest tak, Jakubowski, Żebniewski, Węczyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Proszę panie protokolanci o odpowiedź w wyniku głosowania. Za jest trzy osoby, przeciw wstrzymanie nazwiska. Dobrze, proszę podać mi ogólnie głosowania. Proszę mnie nie przerywać. Cztery głosy były za, bo to doszedł. Dobrze. Jeszcze jeden. Cztery za. Sześć przeciw i trzy wstrzymujące się. Dziękuję. A mógłby pan to dziękuję. Nie było imienne, o czym tak, stwierdzam, że jest imienne zapisane w protokole. Ale jakie zaproszę stwierdzam. Proszę nie przerywać mnie obrad. Proszę nie obrad. Proszę nie przerywać. Jeszcze raz proszę. Stwierdzam, że uchwała została zaakceptowana pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Było głosowanie. Każdy widział. Panie jeszcze widział pan? Dziękuję. Proszę. Ogłaszam 10 minut przerwy. Za panem.